Moi drodzy, w tym filmie chciałem się odnieść do pułapek pojęcia szybkość średnia, bo no, pierwszą taką pułapką to oczywiście jest odcinkowy pomiar szybkości, dzięki któremu możemy zarobić mandat, nie widząc nawet policjanta po drodze. Ale o innego rodzaju pułapkach chcę dzisiaj rozmawiać. Teraz, mianowicie, no, każdy, kto widzi takie zadanie, jak to tutaj. Tak? Odległość między miastami A i B wynosi, czy równa się 240 km. Samochód przejechał pierwszą połowę drogi z szybkością 40, a drugą połowę z szybkością 60 km na godzinę. I z jaką średnią szybkością samochód pokonał odległość między tymi miastami? No to prawie każdy powie, a to średnia arytmetyczna. No ta średnia, która jest tutaj zdefiniowana, to na ogół nie jest średnia arytmetyczna. To nie jest średnia arytmetyczna, i odpowiedź, że to jest średnia arytmetyczna tych dwóch szybkości, czyli 50 km na godzinę, jest błędna. No ale żeby się o tym przekonać, to wystarczy po prostu podstawić, tak? No, musimy znać czas. Czas to jest pełen czas tego ruchu. To jest oczywiście czas, w jakim samochód przejechał pierwszą połowę pierwsza połowa drogi, jeśli cała droga to było 240 km, to było 120 km. Podzielić przez 40 km na godzinę, no to będą 3 godziny. Druga połowa drogi 120 km przez 60 km na godzinę, to będą 2 godziny. Razem 5 godzin. No, szybkość średnia to jest całkowita droga 240 km przez całkowity czas przez 5 godzin. No gdyby to było przez 10 godzin, to byłoby 24 km na godzinę, a jest przez 5 dwa razy mniej, czyli Dwa razy więcej, 48 km na godzinę. Widać nie 50, a 48. No i jakby ta odpowiedź podpowiem jeszcze, zupełnie nie zależy od tego, czy znamy tą, ta odległość pomiędzy miastami A i B jest tutaj nam niepotrzebna. Istotna jest tylko informacja, że samochód przejechał pierwszą połowę drogi z taką szybkością, a drugą połowę drogi z taką szybkością. No, ale tak jest łatwiej. Męczyliśmy się na lekcji bez tych. Podanej wartości odległości, i to myślę, że to należałoby to uprościć. No, czasem zdarza się jest takie sformułowanie, podobne sformułowanie tego zadania, że ta szybkość średnia rzeczywiście jest szybkością arytmetyczną. No i kiedy tak jest? No na przykład kiedy mamy zadanie w takiej formie, tak? że przez pierwszą godzinę samochód jechał z szybkością 50 km na godzinę, a przez drugą z szybkością 60 km na godzinę. I z jaką średnią szybkością jechał samochód przez, tą, przez te dwie godziny. No i teraz to jest łatwo zrobić, dlatego że tak, no czas znamy, to były dwie godziny, e, może tu powinienem te delta... O, tak to powinno wyglądać. Delta S to jest całkowita droga, no jeżeli przez pierwszą godzinę jechał z szybkością 50 km na godzinę, to przejechał 50 km, jeśli przez drugą jechał z szybkością 60 km na godzinę, to przejechał 60 km, czyli całkowity, e, całkowita droga to jest 110 km, a czas tego ruchu zmiana czasu to jest jedna godzina plus jedna godzina, czyli dwie godziny. No i znowu podstawiamy za delta S 110 km za delta T 2 godziny wychodzi razem 55 km na godzinę i to jest rzeczywiście średnia arytmetyczna tych dwóch szybkości. Ale na ogół chyba, że zadanie jest sformułowane w taki sposób, na ogół na ogół Szybkość średnia nie jest średnią arytmetyczną tych szybkości, z którymi samochód czy ciało pokonuje cząstkowe odcinki, poszczególne odcinki drogi. I to chciałbym, żebyście sobie zapamiętali.